Tragedia Górnośląska obejmowała szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska. Rozpoczęła się wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich i polskich pod koniec stycznia 1945 roku. Wiązała się z masowymi mordami, grabieżami, tworzeniem przyzakładowych obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych, a także z deportacjami do Związku Radzieckiego oraz wysiedleniami Ślązaków zweryfikowanych jako Niemcy. To wydarzenie co roku wspomina się na ziemiach Śląska. Przez to, że dochodzimy do tej prawdy, świat będzie lepszy, bo musi być, tak jak powiedziałem, refleksja. Także życzę wszystkim tego, żebyśmy się szanowali i żebyśmy byli ludźmi w pełnym słowa tego znaczenia. Mordy dokonywane na ludności cywilnej przez dziesięciolecia były tuszowane w historiografii PRL-owskiej. Już od kilku lat w sposób szczególny staramy się te chwile wspominać w gminie Pilchowice. Oczywiście te tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 roku i kolejnych przecież miesięcy dotknęły bardzo duży odsetek mężczyzn, a co za tym idzie ich rodzin z terenu całej gminy Pilchowice. To niezwykle dramatyczne w skutkach wydarzenie wspomina również mniejszość niemiecka. My jesteśmy potomkami tych ludzi, którzy poginęli. Właściwie to rzeczywiście ten czas, kiedy już Europa, powiedzmy, zamykała czas wojny, to tutaj na Śląsku dopiero dla nas się zaczynało i największą taką tragedią to było to, że wywożono naszych ludzi za granicę, w głąb Rosji, a potem przez wiele lat nie wolno było mówić o tych tragediach. Po złożeniu hołdu m.in. w kościele Podwyższenia Krzyża w Żernicach odprawiona została msza święta w intencji ofiar tragedii górnośląskiej.